Zobaczmy. O, a tu co? Tak miało być? Czy mam wrażenie, że jednak to jest ten test? Chociaż? A nie, zobaczcie, tutaj mamy teraz jeszcze. A, tu są różne płyty. No dobra. I te moce nam były chyba potrzebne do tego, żeby właśnie w jakiś sposób dostać się do świątyni, nie? Cyk. Dobra, latanko. Chociaż ostatni raz, jak byliśmy w świątyni, to wyglądało to trochę inaczej. Uuu! Ciekawe, czy będziemy mieli do czynienia z samym Arymanem. Czy z jakimś jego sługą. Być może właśnie z ojcem Eliki, nie? Bo on był taki trochę tworzony w ten sposób. Na Zuola. Góry. Prawo. I znowu latanko. Chyba nie wiem, gdzie jest góra, a gdzie dół. Wow! Siulejzus. Będę żygał. Okej. Okay. Kurde, skomplikowane tutaj parkery są. Wolałbym jednak teraz nie upaść. Okej. Okay. Niebieski. Rzuć mno. Rzuć. Tyle? Z mroku w światło. Nie wiesz, że bohaterowie muszą zawsze przybywać na czas? Chyba przegapiliśmy nasze wejście. No, trochę cimno. Ojcze? Ojcze? Ojciec się stał maszkarą. Więc pozwól nam żyć. Uwolnij nas. Nie ma powodu do obaw. Chciałem tylko, byś żyła. Zabrałeś mi życie. Skalałeś to, dlaczego żyłam. Ty do mnie mówisz? A, to będziemy z nią walczyć, okej. Okay. Dobra, i teraz wchodzimy na pełnej. Ty! O, ty gnoju! Córkę, tak? Dobrze, mało miejsca, więc... No patrzcie, co on jej robi, no! Ojciec z koziej dupy! Nie ze mną te numery. Dyńka, dyńka i fuck you. A,
Kurde, musimy mieć trochę więcej miejsca, żeby zrobić żeby móc robić kombosy na nim, bo o wiele więcej mu wtedy obrażeń zadamy. Twój honor jest w moich rękach. Nieźle. Połóweczka zdrowia. Znowu na krawędź go sprowadziłem, no. Nie dam ci do twojej córeczki. You're good. Dobry papcio. O kurde, ty, to było chyba najlepsze kombo, jakie do tej pory mi się udało zrobić. Znaczy, w sensie wiedziałem, jak je zrobić, tylko trzymałem je na sam koniec. Okej. Food skill. No i ostatni. I wchodzimy w niego. Co ty gnoju? Nope. O ty. Au. Nie. Mam cię. On ma w ogóle gębę Arimena, nie? Mocno. Oczyść go. Nie! Ojcze, nie! De fuck! Tak, to było zdecydowanie nie w porządku. Co to? Co to? Szybko! Musimy dotrzeć do tej płyty! Okej! Okay. Czekaj, której płyty? No ej! To nie tej płyty? No kurde, tu jest płyta, halo! Może jednak do innej? Shit. No jedź, księciuniu. Depresja czasu, no. Najgorsze, co może być. Cały czas w prawo. Podejrzewam, że... ta płyta też jest... No nie, no halo! No kurde, ty! A, chyba, że trzeba... unikać tego, wchodząc wyżej. What the fuck? Czekaj. No bo z tego nie możemy nigdzie pójść. Nie za bardzo kumam, o co chodzi z tymi falami z dołu. Jak mam niby przed nimi uciec? Cały czas idę przed siebie. A, dobra! Okej! Okay. Dobra, widzę. Okej, okay, te fale... nie są w stanie... Dobra, chwilę musimy poczekać, tak? I teraz możemy iść dalej. Dobra. W ten sposób to działa. Teraz kumam. Tędy. Biegnij, księciuniu. No akurat faktycznie składa się tak, że...
w momencie, gdy jestem w pobliżu tej płyty, to te fale przychodzą. Okej, styknie. Dobra, jesteśmy. Żyzne pole? Lecz to... Pytanie, czy to wystarczy? Chyba nie. Na tak dużego Arymana to... to za mało. Leć, 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 leć. Księciu. Musimy chwilę poczekać. I bomba. Świetnie. Raz. Dwa, trzy. I tutaj chyba na górę, co? O! Na górę! Nie! No przecież byłem tam już! Halo, a fuckeno! Przecież już tam byłem. Jak chamsko mnie za nogi złapało. Dobra, jeszcze raz. Nie te jego łapy są tutaj problemem, to właśnie nie tego fale. Dobra, ale też miałem chwilę przestoju, bo nie wiedziałem jak dostać się na górę. Myślałem, że normalnie można wejść. A tutaj trzeba użyć tego do skoku. Okej. Mam to. I w prawo. Close enough. Pytanie, ile tych żyznych pól będzie nam trzeba oczyścić. Dobra, nie przejmujmy się za bardzo tym, że on nam tej oczywiście bije. Bo bije cały czas. Ale zawsze ją muszę mieć na plecach. O, shit. I to zawsze, kurczę, jednak trochę czasu wymaga, żebym ją sobie na plecy wrzucił. No dawaj, 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 dawaj. Twoja robota w tym momencie, Lika. Pięknie. Zrobione? No jeszcze nie do końca. Jak widać, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Bezpieczni. I bomba. Cyk. Widzę, że chyba na górę będzie trzeba też zrobić wall runa. Yep. O kurde, to było blisko. Nie! Okej. I ostatnie, co nam zostaje? Tędy. A jak ja mam to obejść? Co? No kurde, księciuniu, proszę cię. Co ty robisz? Wall run. No. No, mogę nie zdążyć. A jednak. Gdzie my jesteśmy? No mam mu jakoś wskoczyć na twarz teraz, czy co? Come on, come on, come on, come on. Nie, Elika! Okej. Shit. Tylko te fale się tu nie pojawiły. Raz i dwa. No i niestety fale. Fale, 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 fale. Nie, 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 nie ma takiej opcji. Dobra. I kolejne żyzne pole chyba widzę. Tak.
No oby to był, oby to było ostatnie. No, dość mocno wyczyszczone. Ale jeszcze mamy chyba płytę mocy. Nie wiem jakiego to jest koloru, czego się spodziewać. Okej. Siul, w ciemność mnożnica. Ty zezjad mnie! Wybierz życie! O, tak! Giń! Wybierz śmierć! No tego nie pomyślałem, żeby od środka tego Arymana zlikwidować. Udało nam się! Eliko, udało nam się! Eliko? Przykro mi. Czy ona oddała całą moc, żeby uzdrowić to miejsce? A moc podtrzymywała ją przy życiu? O, shit. I to mogłoby wyjaśnić jej dziwne zachowanie, w sensie miałem wrażenie, jakby coś przed nami ukrywała. Była taka, wiecie, lekko nieobecna i zmartwiona. Prawda? No co? Jak to? Napisy końcowe? O, come on! Czy ona nie wstanie? Fuck. Aha, i tu się ze mną teraz wszystko będzie zamykało. No świetnie, kurde. Spoko opcja na ratowanie świata, poświęcając swoje własne życie. I co mi z tego ratowania świata? Jak kobita zmarła. Znaczy, no, oddała życie, mam wrażenie, bardziej. Ajajajajaj. No, chyba że my moglibyśmy teraz na przykład zawiązać jakiś pakt. Tylko że może nie z Arymanem, a z Ormazdem. Ormazd jest ten dobry, chociaż jest taki super ekstra dobry, że nawet go nie było w tej walce. Bogów, kurde, tylko ludzie musieli. Załatwić roboty za niego. No to już widzieliśmy nieraz. Pytanie, co z tego wyciągniemy?
A cóż to? Jedno drzewo, drugie drzewo. I trzecie drzewo. Czwarte. Cztery drzewa. Okej. Okay. Podejrzewam, że przy wszystkich muszę coś pokombinować. A nie wybrać tylko jedno. No by jej to przywróciło oczywiście życie, nie? Ale zobaczymy. Moc tego miejsca znika. A gdy się uwolnię, ona już dawno będzie zapomniana. A, my tutaj nie doskoczymy. A, właśnie, może właśnie tak. Upaść za niego. Ooo! Jaka świeca zapłonie w ciemnościach, skoro już jej nie ma? Mogę być twoim początkiem. My uwalniamy zepsucie? To ja cierpiałam. Nie bój się nocy. To świt przynosi ból. Noc, o, shit. Oddaj mi swój. No, nie! Nie opieraj się. To ja byłem więziony. To my teraz uwalniamy to całe. Zepsucie chyba, co? Wypaliła w tobie swoją wolę. Dobra. Chociaż coś mi się wydaje, że jeśli w tym momencie Elika by się obudziła, to nie pochwalałaby raczej naszego zachowania. Ile przeszliśmy, by no jednak Arymana uwięzić z powrotem. Zlikwidować zepsucie. Ona poświęciła życie, żeby tego dokonać. Ciemność łagodzi ból. Co takiego ci zrobiłem? Czego ty nie poczułeś? Nie bój się, no. I ostatnie drzewo nam zostanie. Wybór nie należy do ciebie. Wybór nie należy do ciebie. Oddaj mi swą duszę. W ogóle, dlaczego Arryman ma głos kobiecy i męski? Więc wygnaj Ormazda! Uwolnij mnie! Co takiego ci zrobiłem? Czego ty nie uczyniłeś mnie? Okej. Okay. Będę wolna! Będę wolna! I co teraz? Ciekawe. Może my poświęcimy właśnie życie. Albo poświęcimy świat, nie? Z racji tego, że tutaj oczywiście to zepsucie ponownie wtłaczamy do świata. Być może znowu chcemy uratować... uwolnić Arrymana za to, by wskrzesił Elikę. No ale co to za życie, nie? Cimno, ponuro. A księciu Niu raczej nie orientuje się w tych tematach takich magicznych, więc robi raczej co mu intuicja podpowiada. A nie robi czegoś jakoś super ekstra z głową. Co będzie ze światłem? Jaka świeca zapłonie w ciemnościach, skoro już jej nie ma? Spłonęła tak jasno. Gwiazda
zaśniąca dla Ormazda. Czy on tu jest, by po... No dobra, i tak, mamy tutaj te żyzne pola, które wcześniej sobie zrobiliśmy wraz z Eliką, ale chyba coś mi się wydaje, że musimy zrobić tak. Aha! Dobra, i te wszystkie ziarna światła musimy teraz dać Elice. Oh shit. Czyli koniec końców można powiedzieć, że po to one właśnie były. Ormazdowi, jak widać, chyba one nie są potrzebne, bo jego działalność jest znikoma, a w zasadzie żadna w pomocy śmiertelnikom, by ten świat jakoś uzdrowić i uratować. Spróbuj. Dlaczego? Czymże jest ziarnko piasku na pustyni? Czymże jest ziarnko piasku podczas burzy? No co? Mogła jeszcze coś więcej nam pani powiedzieć. Shit. Okej. Dobra, słuchajcie, to był ostatni książę Persji, który aktualnie jest dostępny gdzieś tam na pecetach. Bo mieliśmy trylogię, mieliśmy Zapomniane Piaski, mieliśmy ten spin-off z 2008. Miałem nadzieję, że będzie jakaś zapowiedź Piasków Czasu remake'u, ale no niestety, z tego co słyszałem, będzie on dopiero dostępny w 2021, więc przyjdzie nam trochę poczekać, ale mam nadzieję, że czekać będziecie ze mną. Pamiętajcie, codziennie na kanale o 16 pojawiają się materiały, także wszystkich serdecznie zapraszam. YouTube czasami zawodzi z tymi informacjami, więc jeśli wam się oczywiście podobały odcinki z księcia, dajcie znać, co sądzicie w komentarzu właśnie o tej części. No i nie zapomnijcie zostawić łapy w górę, a my widzimy się, jak już wspomniałem, codziennie o 16, więc zapraszam na kanał zaglądać. Dzięki jeszcze raz wszystkim tym, którzy dotrwali do samego końca. Dajcie znać również, czy dotrwaliście, bo to było dość długie. Trzymajcie się, na razie i do zobaczyska. Pa, pa!